Witam wszystkich. Tym razem szybki test z nadwody. Zostały wykorzystane do testu dwa routery. Pierwszy router zamontowany w łódce, a drugi zamontowany nad statywie na brzegu. Takie rozwiązanie pozwoliło uzyskać zasięg 471 metrów. I niestety skończył mi się zbiornik. Płynąłem w trzcinę. Do przekazania sygnału dipera wykorzystałem sieć 5 GHz, dzięki czemu nie ma żadnych zakłóceń z aparaturą FlySky. Obydwa routery mają opcję przekazywania sygnału dalej, czyli funkcję repeatera. Dzięki czemu konfiguracja routera, żeby przekazać sygnał dipera dalej, jest naprawdę prosta. Ale jednak zdaję sobie sprawę, że takie rozwiązanie generuje jakieś niedogodności. Niestety, ja chciałem mieć odczyt dipera na tablecie, na dużym ekranie. Jednak nie wiem dlaczego tablet Samsunga ma jakieś ograniczenie Wi-Fi i zasięg na nim był naprawdę kiepski. Dzięki zastosowaniu dwóch routerów nie musiałem się martwić żadnymi ograniczeniami urządzeń, na których jest odpalona aplikacja Dipper. Jednak na samym początku rozważyłbym zastosowanie jednego routera do wzmacniania sygnału, bo może okazać się, że jest to wystarczające rozwiązanie dla Ciebie. Przede wszystkim polecam zamontowanie routera w łódce, chyba że nie masz takiej możliwości. To dopiero wtedy rozważyłbym zamontowanie wzmacniacza na brzegu. Moje treści tworzę dla Was. Jeżeli możesz, to zostaw jakiś komentarz, może łapkę w górę bądź w dół. A jeżeli masz jakiś inny sposób, jak zwiększyć sygnał dipera, to się nim podziel. Na pewno komuś się ta wiedza przyda. Zaproszę też Ciebie do obejrzenia innych moich filmów o tematyce dipper. Pokazują one, w jaki sposób radziłem sobie wcześniej ze wzmocnieniem sygnału dippera. Zapraszam.